górnicy nie dają oznak życia. Natomiast jest duża odległość pomiędzy stacją a miejscem, w którym doszło do tego tąpnięcia i w którym znajdują się górnicy. Jest to wielki wysiłek dla ratowników, żeby dotrzeć, bo pomiędzy stacją, bazą a tym miejscem jest ponad 2 kilometry, które trzeba przejść w ciemnościach przez kopalnię. Tam wyłączona jest całkowicie energia elektryczna właśnie dlatego, że w związku z tym wstrząsem uwolnił się metan. I tam po prostu w ogóle nie było powietrza. Jeszcze raz składam wyrazy współczucia wszystkim tym, których bliscy zginęli tu w ostatnich dniach na Pniówku i wszystkim poszkodowanym, bo to jest sytuacja tragiczna. No jest niestety wysokie prawdopodobieństwo, że także i tutaj będą te ofiary śmiertelne. Ale cały czas jeszcze zarówno ja, jak i wszyscy tutaj w kopalni, jak i ratownicy, jak i wszyscy, którzy przyjechali tutaj do kopalni w związku z tą akcją ratowniczą i tworzą sztab kryzysowy, a przede wszystkim ratownicy, no do ostatniej chwili będą wierzyli w to, że uda się wydobyć górników żywych. No jest to rzeczywiście dramatyczna sytuacja. Bardzo trudna jest ta wiosna dla naszego górnictwa i dla nas wszystkich.